Bydgoszczy odbyły się Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji Wodkan. Największe targi branżowe w Polsce i jedne z kluczowych w Europie. Te targi odzwierciedlają to, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o jakość wody, zarówno jakość wody w kranach, jak też jakość wody w rzekach. Te targi pokazują, ile żeśmy już zrobili w ciągu ostatnich 20 kilku lat. W zakresie wody zrobiono już w Polsce wiele. Teraz jeszcze sporo samorządów będzie musiało poprawić jakość oczyszczania ścieków komunalnych. Mamy do wykonania jeszcze bardzo dużo inwestycji. Około 40 miliardów złotych jeszcze potrzeba, żeby ten program tak naprawdę dokończyć. Duże miasta muszą w tej chwili modernizować swoje oczyszczalnie, ponieważ Polska narażona jest na zbyt dużą ilość azotanów, związków organicznych, biogenów. W związku z tym trzeba jakby jeszcze te ścieki doczyszczać. Bydgoszcz wypada w tej chwili bardzo dobrze. Jest tutaj już oczyszczalnia nowoczesna. Na pewno jeszcze życie pokaże, czy w trakcie późniejszym, w miarę rozrostu miasta, na pewno trzeba będzie to urządzenie cały czas modernizować. Bydgoskie targi zgromadziły blisko 400 wystawców. Na ekspozycji pojawiło się sporo nowych technologii. Wykonywane są dwa otwory dostępowe. Następnie przewód jest wewnątrz wyczyszczony. Usuwane są osady za pomocą mycia, czyszczenia, skrobania wnętrza rury, a następnie nakładana jest powłoka w środku przewodu, która w efekcie daje bardzo śliskie ścianki, bardzo gładkie i to powoduje, że w przyszłości nie osadają się osady i nie ma korozji. A dodatkowo w znacznym stopniu powłoka wpływa na poprawę jakości wody pitnej. Czy wyobrażacie sobie Państwo, jak uruchamiamy wielką fontannę małym palcem i przy pomocy małej komórki? My podjęliśmy taką próbę. Zaproponowaliśmy, by zrobiła to jedna z uczennic bydgoskich szkół i 6 maja odpaliliśmy naszą bydgoską fontannę przed Filharmonią Pomorską. Fajnie, że to ja byłam wybrana i mogłam ją odpalić. Trochę się stresowałam i przez komórkę po raz pierwszy takie rzeczy robiłam. Wiem, że wieczorem o 21:30 odbywają się koncerty. Wtedy do rytmu muzyki tańczy woda z fontanny i zapalają się światełka. Tu przychodzi bardzo dużo ludzi i też rzucają tam czasem grosze na szczęście. A wiesz, jak się tutaj trzeba zachowywać, żeby było bezpiecznie dla wszystkich? Nie można pić wody, nie można pływać. Bidon dla wody z kranu, tak? Także zachęcamy Was do picia wody. Można troszeczkę soczku dodać. I ta woda jest gwarantowanej jakości, jest świeża. Ile z Was pije wodę z kranu? Woda z kranu jest zdrowsza. W maju i do końca czerwca, w każdą środę, w każdy piątek i w każdą sobotę o godzinie 21:30 zapraszamy Państwa na pokaz Woda, Światło i Dźwięk. Od 1 lipca do 31 sierpnia takie koncerty odbywać się będą codziennie. Wygląda na to, że zrobiliśmy dużą frajdę bydgoszczanom, tą fontanną. Tak, zrobiliśmy bydgoszczanom dużą frajdę. To miejsce odżyło na nowo. Jest to miejsce spotkań. Zawsze kilkadziesiąt, kilkaset osób w tym miejscu jest na koncercie. W ciągu dnia dzieci się bawią, odpoczywają bydgoszczanie. O to nam chodziło. Bardzo się z tego cieszymy. Dzieci spostrzegły, że czysta jest ta woda w fontannie. Tak, bo to jest też symboliczne podkreślenie jakości wody, bo ją widać. Widać ją w nietce, widać, że jest przezroczysta, że ładnie pachnie. Że jest czysta. Woda w ogóle jako produkt spożywczy w końcu bardzo ważny. Codziennie powinniśmy pić około 2 litrów wody i najlepiej wodę, która zawiera dużo soli mineralnych, a taką w Bydgoszczy mamy. Mamy ją dlatego, że mamy przede wszystkim bardzo dobre źródła, ale też zainwestowaliśmy dzięki pomocy Unii Europejskiej w poprawę jakości wody, w jej uzdatnianie. Przygotowaliśmy projekt na Czyszkówku, który pozwolił po wykonaniu uzyskać wodę o podobnych parametrach lub wręcz takich samych jak woda z ujęcia w Lesie Gdańskim. W efekcie w całym mieście dzisiaj możemy pić spokojnie wodę z kranu. Panie
Panie prezesie, a gdyby dzieci zapytały, czy w środku lata, w takiej niebywałej gorączce, można w tej fontannie popływać, to co by pan im powiedział? Nie wolno jej pić, ale też nie wolno się kąpać, pływać, dlatego że byłoby to niebezpieczne. Tu są instalacje pod wodą, są ostre krawędzie i po prostu można sobie zrobić krzywdę. Oczywiście można usiąść, pomoczyć sobie nogi. Mniej zbyt Goszczy, gdzie mamy czystą wodę, bezpieczną do kąpieli, mamy bardzo dużo, możemy korzystać dzięki temu, że miasto, miejskie wodociągi przygotowały i zrealizowały konsekwentnie ogromny program inwestycyjny.